a dziś wprost obrzydliwie pastelowo, kolorowo, pozytywnie i świątecznie. Pooglądajcie jeszcze przez chwilę, co mi wyszło. I jeżeli nie bolą Was oczy od tych różowości, jeżeli te kolory nie zgrzytają Wam cukrem po zębach, to lecimy. Koszyczek, trzy jajeczka wykończone w różny sposób, a szyku i elegancji zadają guziki. A jeżeli uważacie, że jednak trochę przegięłam z kolorami, to róż można usunąć i cała praca będzie pastelowa, ale bardzo wyważona. Koszyczek średni albo duży. Oba wymiary pasują do tej pracy znakomicie. Plus jajka plastikowe jedenastki. Szef z jajka trzeba zdrapać, a potem koszyczek i jajka przemalować na biało. Koszyczek jeden raz, bo to właściwie jest rodzaj gruntowania, a jajka dwa razy. Suszymy, szlifujemy i zabieramy się za papier ryżowy, a papier jest przepiękny, pastelowy i uroczy. Ten papier to żadna nowość, ale ja go bardzo lubię i często do niego wracam. Obrazki z papieru po prostu wyrywam, a potem przyklejam klejem do dekupaż. Na koszyczku po prostu powierzchnię smaruję klejem, przykładam obrazek i ten obrazek klejem zasmarowuję od góry. A na jajku, podobnie jak na bombce, papier sam z siebie elegancko nam na powierzchni nie siądzie, więc trzeba go ponadrywać. Nadrywamy w helikopter, kilka naddarć, trudno powiedzieć ile konkretnie, 4, 5, czasami 6. Przyklejamy najpierw środek, a potem lecimy na zakładkę. Ponieważ zakładkę, mimo że także jest zgrubieniem na naszej pracy, dużo łatwiej zatuszować niż zmarszczkę. Ale czasem, mimo naddarć, zmarszczka i tak gdzieś się zrobi. Ja się tym nie przejmuję, po prostu ją dociskam paznokciem, jeszcze na mokro i prawie jej nie widać. Jajka i koszyczek suszę, a następnie lakierem akrylowym matowym przelatuję wszystkie miejsca, na które przyklejałam papier ryżowy. Moją pracę ozdobiłam tekturową ramką i one są sprzedawane w zestawach po dwie. Ale jeżeli macie fajne foremki silikonowe, to w tej pracy wycisk z masy świetnie się sprawdzi. Ramka ma być różowa i pastelowa. Jeżeli macie problem z ukręceniem takich kolorów, to zapraszam Was na mój drugi kanał. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele i właśnie tam jest taki specjalny film. Nazywa się Jak zrobić kolory pastelowe i kolory vintage. Jeżeli komuś potrzebne są te informacje, to wkleiłam Wam link do filmu pod tym wideo. Z zewnątrz kolorowo, a od środka dla kontrastu po prostu szary. Jest takie piękne powiedzenie o kobietach, że każda kobieta powinna wiedzieć, jak dalece może iść za daleko. I w tym wypadku ocena sytuacji była następująca. Kolejny kolor do środka to już będzie bardzo za daleko. A szary to taki trochę nie kolor. Dla innych kolorów jest świetnym tłem, ale sam w sobie nie jest jakoś szczególnie interesujący. Paski na jajkach maluję od ręki, ale robię to z jednego powodu, ponieważ jeżeli wyjdą krzywo, to ja się tym kompletnie nie przejmuję. Uważam, że rękodzieło takie jest. Ono jest nieidealne. A teraz będzie małe zaskoczenie, bo zawsze kropki robię od ręki i uważam, że wyglądają świetnie. Ale jeżeli niezbyt Wam wychodzą, to jest taki bardzo super szablon. On ma dwa rodzaje kropek, nie wiem czy to widać w kamerze, z jednej strony są większe, a z drugiej mniejsze. Do tej pracy, jak do wielu innych, szukałam jakiejś alternatywy do kropek, no bo wiecie, znowu kropki. I tutaj Wam chciałam pokazać, że brałam pod uwagę także inny szablon, ale jak zwykle wygrały kropki. I jeżeli kropki malowane od ręki, jak to się teraz mówi, nie spełniają Waszych oczekiwań, to proszę bardzo, polecam szablonik. Zwierzaczek na papierze ryżowym malowany jest bardzo delikatnie, to taka jakby akwarelka. I pomyślałam, żeby kropki zrobić bardzo, bardzo delikatnie, żeby one nie były najważniejsze na mojej pracy. Najważniejszy jest zajączek. Przyłożyłam ramkę i ona swoim różem troszkę za bardzo po oczach bije, więc ją troszkę pobielę i będzie pasowała. W kamerze tego nie widać, ale środek koszyczka pomalował mi się jakoś brzydko, tak nierównomiernie. Więc zrobię kropeczki i nie będzie tego widać. No i na razie moja praca wygląda tak. Ale żeby była jeszcze bardziej delikatna i jeszcze bardziej romantyczna i pastelowa, to białą farbą pobielę tylko brzegi.
Potem różową rameczkę pomalowałam lakierem akrylowym błyszczącym i powiedzmy, że na tym etapie koszyczek jest gotowy i przechodzimy do jajek. Trzy sposoby na pomalowanie boków pisanki. Pierwszy sposób to mój ulubiony stempel. To, co trzymam w rękach, to jego ostatni kawałek, który został mi po 10 latach używania. Bo to jest stempel silikonowy, a każdy zawijas to osobny element. Niektóre kawałki poszły dawno temu na wymiankę, niektóre się zgubiły, no i właśnie tyle mi zostało. Jedyny, najlepszy kawałek, którym jestem w stanie obskoczyć wszystkie prace. Ten wzór, jakby tak troszkę oko przyłożyć, jest wzorem świątecznym, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Służy mi do prac na każdą porę roku. Jak widzicie, na pisankach także się sprawdza. A wzór odbijam białą farbą akrylową, ale jak tylko skończę odbijać, stempel natychmiast myję, bo gdy farba wyschnie, to go utwardzi i stempel może być już do wyrzucenia. Różowe jajko to po prostu kropeczki. Nie mogę ich zrobić od szablonu, ponieważ to jajko jest wypukłe, więc jak zwykle używam mojego ulubionego pędzelka gąbkowego. On ma średnicę 8 mm. I na tym jajeczku starałam się, żeby te kropki były takie wielokolorowe, czyli wystarczy źle wymieszać farbę, a raczej jej nie wymieszać i one same tak wyjdą. Nie wiem po co, nie wiem co mnie podkusiło i dodałam jeszcze granatowe kropeczki. Wygląda to paskudnie, ale zorientowałam się dopiero potem i zamalowałam je konturówką, ale zamaluję za chwilę, jedziemy dalej. To jest biała konturówka reliefowa i uważam, że w naszym deku to jest takie absolutne must have. Znakomicie sprawdza się na przykład do ukrywania połączeń, tak jak tutaj. Przejście niebieskiego w białe wygląda dużo ładniej, gdy zrobię prosty szlaczek. Film leci w dużym przyspieszeniu, bo jeżeli chcecie zobaczyć, jak prawidłowo pracować z konturówką, to jakiś czas temu zrobiłam specjalny film i on także znajduje się na moim drugim kanale, który nazywa się Inspirello i Przyjaciele. A tytuł filmu to konturówka, zawiasy i szlaczki dla opornych. A takie szlaczki, które robię w tej chwili, są naprawdę bardzo łatwe. Chwila ćwiczeń i bez problemu je wykonacie. No i właśnie nadeszła ta chwila, ten moment, w którym zorientowałam się, że te ciemne kropki są paskudne. Pokryłam je białą konturówką i myślę, że jest dużo lepiej. A teraz przejdę na trochę wyższy poziom konturówki, czyli przejdę od szlaczków do zawijasów. To jest bardzo prosta do wykonania ozdoba, a do tego jest szybka i tania. Więc jeżeli Wam się podoba, to zapraszam do tego filmu, o którym mówiłam przed chwilą, czyli zawijasy i szlaczki dla opornych. Pamiętacie, jak mówiłam, że gdy jest krzywo, to mi nie przeszkadza? Ale gdy tutaj prześwituje takie jasne tło, to mi przeszkadza. No cóż, każdy ma takie zakamarki w głowie, których lepiej nie roztrapywać. Przeszkadzajkę zamalowałam, a ramkę przykleiłam Express Glue. A skoro ma być pastelowo, ale jednocześnie elegancko, to obrazek troszkę nabłyszczę. Lakier akrylowy, no i świetnie się samopoziomuje. Nalałam i trochę rozprowadzam pędzlem, a troszkę dociągam do brzegu wykałaczką. Nadaje się także do nabłyszczania obrazków i jeżeli cieniutko go położymy, to nie spływa, a już jedna warstwa daje ładny efekt. W tej pracy nabłyszczyłam tylko jedno jajko z jednej strony i nie dlatego, że mi się nie podoba, a dlatego, że potem mam bardzo duże problemy ze zrobieniem zdjęć. Wszystko mi się w tych jajkach odbija, więc najpierw zrobię zdjęcia, a potem nabłyszczę pozostałe jajeczka. A w paspanterii przy okazji wygrzebałam kilka fajnych guzików i one ozdobią zarówno koszyczek, jak i niektóre jajka. Często największym problemem jest takie dowiązanie chwostów do jajek, żeby to się wszystko dobrze trzymało. Ale w sklepie mamy takie zakończenia i jeżeli zrobicie w jajku na ciepło dziurkę, a potem wepchniecie to zakończenie, plus oczywiście jakaś odrobina kleju dla zabezpieczenia, to się naprawdę świetnie trzyma. A kokardki do mojej pracy zazwyczaj przyklejam klejem na gorąco. Świetnie się trzymają. Pastelowy zawrót głowy gotowy. Zacznę od koszyczka, bo wszystko od niego się zaczęło. W środku oczywiście maskujące kropeczki. Ups, dopiero teraz zauważyłam, że zapomniałam Wam pokazać, że dokleiłam nóżki. Ale nóżki jak nóżki, mamy duży wybór w naszym sklepie.
Wystarczy je pomalować na biało i można przykleić klejem na gorąco albo dokręcić śrubkami. A trzy jajeczka ostatecznie prezentują się tak. Dziewczynom z Inspirello najbardziej podoba się to turkusowe. Ono ma boki odbite stempelkiem. W trakcie robienia jajek doszłam do wniosku, że to różowe jest troszkę słabe, bo kropeczki takie proste, bo ten kolor trochę nie wyszedł, ale powiem Wam, że się całkiem z nim polubiłam. I w tej chwili różowy to mój ulubiony słodziak. Proszę bardzo. A na koniec szare, chyba najbardziej eleganckie z całego zestawu. I na dzisiaj to już wszystko, ale jeżeli macie jeszcze mało deku, to zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele, świetni ludzie. Link zostawię pod spodem, czyli w opisie wideo. A pod filmem jak zwykle znajdziecie jeszcze listę wszystkich produktów, których używałam w tym filmie. I tradycyjnie jeszcze zapraszam za tydzień na kolejną niedzielę. Widzimy się jak zwykle o 9 rano.